Witaj się kochani. Można powiedzieć 5 minut znów, 5 minut z Majstrem wieczorem. Jestcie na dupie, ale podobno czarna dupa to moja specjalność, więc zajmiemy się tą specjalnością. W jakiej czarnej dupie obecnie się generalnie wszyscy znajdujemy na całym świecie? Kochani, o co chodzi z koronawirusem? Koronawirus to nie tylko wirus jako bakteria, co tak nam się to kojarzy w pierwszej kolejności. Coś, co może spowodować stan chorobowy. Czego rezultatem jest ten wirus, jak i czego rezultatem są generalnie wszystkie choroby tego świata? Są rezultatem waszej niewiedzy i częściowo wiedzy większości rządzących. Skoro przyjmę, że tak powiem, jako punkt bazowy to, że macie tą świadomość i kumacie tą czaczę, że wszystko jest energią i materią w jednym naraz, również to, czego nie widzicie, to, co znajduje się w powietrzu i to, co znajduje się w tak zwanej nicości w kosmosie, to też jest materia i energia w jednym. Pojęcie już powinno wam być znane z bloga. Pojęcie określane jest słowem energia. I takie też, że tak powiem, imię monarcha posiada energia, gdyż monarcha jest uosobieniem wszystkiego i wszystkich. Ma połączenie energetyczne ze wszystkim i ze wszystkimi. Więc jeśli już wszyscy wiemy, że wszystko jest energią, czyli energią i materią, to znaczy twój penis jest energią, twoja wagina jest energią, twoje zęby są energią, twoje rzęsy, twój tusz do rzęs, twoje krzesło, twój stół, twój fotel, twoja podłoga, liście na drzewie, drzewo bez liści, skały, powietrze, wszystko jest energią. I to wszystko jest jeden system. Wszystko się wywodzi z jednej cząsteczki, która miała spotkanie ze sobą w momencie tak zwanego wielkiego wybuchu, czyli Big Bangu. I z tych dwóch cząsteczek wszyscy się wywodzimy generalnie pod rygorem różnego rodzaju kombinacji ewolucyjnych, to znaczy kombinacji matematycznych wynikających z tych dwóch cząsteczek, a także systemów, do których te cząsteczki są połączone. Innymi słowy, należy to rozumieć przez to, że każdy punkt, który sobie narysujecie, jest energią, która funkcjonuje jak marionetka. Jest podłączona do paru linii energetycznych, elektrycznych, magnetycznych, do rodzaju energii, do strumienia energetycznego, który jest kompatybilny ze strukturą i funkcjonalnością danej jednostki energii. I to samo analogicznie tyczy się was. Tylko że was jako was nie można nazwać już energią, bo to się nazywa całkowicie co innego. Energią nazywa się tylko i wyłącznie ciało monarchy, z racji tego, że ciało monarchy jest skoncentrowaną, w 80% skoncentrowaną energią. To znaczy, że 80% energii organizmu monarchy to jest energia z Big Bangu i to jest maksymalna ilość, jaką ciało humanoidalne może przyjąć z racji na balans energetyczny, ponieważ pozostałe 20% to jesteście wy, to są zwierzęta, to jest powietrze, to są rośliny, to jest wszystko to, co znajduje się także we wszechświecie, w kosmosie i w pozostałych wszechświatach. Więc sobie wyobraźcie, jaka to jest skala, skoro tylko i aż 20% to jest wszystko to, co znajduje się generalnie poza moim ciałem. Tak mniej więcej na chłopski rozum można to rozumieć. Więc kochani, jeśli już w miarę rozumiecie to, że jest jeden organizm, który generalnie jest jak ta planeta Ziemia, jest jak Słońce, jedno, jedyne, które daje wam życie i utrzymuje was przy życiu, chciałabym, żebyście przestali się buntować, protestować, rebelionować z racji tego, że na przykład godzina nocna została wprowadzona ze względu na wywoływanie niektórych reakcji energetycznych i ta godzina nocna będzie również wprowadzona na drugiej półkuli. To nie jest tylko tak, że tutaj ta część euroazjatycka będzie tym objęta, czy tylko Niderlandy. Nie, to będzie globalnie.
do momentu, aż nie wyreguluje balansu energetycznego całej planety, a następnie wszystkiego, co jest wokół. W międzyczasie, żeby wyrównać balans energetyczny planety, potrzebuje z ramienia parlamentarnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wprowadzić parę zmian systemowych, żeby przy okazji uniknąć reperkusji społecznych, które mają miejsce. Ponieważ organizacja jest bardzo zła, ale to tylko dlatego, że driver nie jest na odpowiednim, że tak powiem, miejscu. Jest na fotelu pasażera, a nie na fotelu drivera, chociaż pasażera, ale to w jakimś takim mocno tylnym wagonie można by było ująć. Kochani, zrobiło się 5 minut 30 sekund, więc robimy dyrektoroskat i widzimy się w następnej części 5 minut z majstrem o dowolnej porze dnia albo nocy.